Cześć, witam wszystkich serdecznie, drogich widzów przede wszystkim, w kolejnym 33 odcinku z cyklu Let's Play, czyli zagrajmy w Grand Theft Auto 3. Focus! Nie, lagi. Dobra, przepraszam bardzo, akurat mi spadła liczba klatek. Dzisiejsza misja to kolejne zadanie od Asuki. Stoimy przed jej posiadłością, przed znacznikiem umożliwiającym misję od niej, ale najpierw zaradźmy lagom, żeby już więcej nas nie dręczyły. Zobaczmy. Zobaczmy, może teraz będzie już działać poprawnie. Dobra, wchodzimy na znacznik. No chyba to nic nie da. Kurwa mać! Nie! Mam nadzieję, że to nic się nie stanie. Dobra, dzisiejsza misja nosi kryptonim Two-Faced Toner. Our source has informed us that one of our drivers is a strangely animated undercover cop. He's more or less useless out of his car, so we've tagged it with a tracer. Make him bleed. Może chyba pamiętam tą misję, ale nie chcę was okłamywać, bowiem teraz naszym zadaniem, ale mogę się mylić, będzie dotarcie do kasyna Kenji w południowej części miasta i pozbycie się pewnego podwójnego, nie wiem jakby, agenta, nie, człowieka, no, po prostu podwójnego człowieka z podwójną tożsamością. O, fuck. Dobra, zmieniam samochód, pierwsze. Biorę tego lampę. Czarne, piękne. Get the fuck out. No i oczywiście też crashing. Dobra, teraz symfonia. Rozpierdol. Tak, myślałem, to jest ta misja. Będziemy musieli uszkodzić bardzo ciężko, twardo jego samochód. Ciężko. Mocno, o, mocno, bardzo mocno. Na szczęście ma Esperanto, ja mam na drugi. O kurwa! Zapomniałem, że to cztery gwiazdki z policją nas ścigają. Get the fuck out of my way, you fucking dogs! Yeah! Dole, przydałby się jakiś inny samochód. Nie! Wow! Fuck! What the fuck was that? Ty, a możemy strzelać? Kurwa, czemu ja nie strzeliłem wcześniej? Przecież możemy strzelać! Dobra, teraz musimy go zabić. Spierdalaj! Ja pierdolę! Ale wie, ale jazda! Ja pierdolę! Co to kurwa jest?! Yeah! Oh, fuck yeah! Ja pierdolę, ale to był Mordor, kurwa! Czy wy to widzieliście, drodzy ludzie? Normalnie Mordor, który... Normalnie by się nie zdarzył. Dobra, biorę ten samochód. Biorę ten samochód. Dobra, drodzy widzowie, mam nadzieję, że uczestniliście przy tym mordorze. Kurde pierdzielone, ja motherfucka. Okej, moi widzowie, to by było chyba wszystko w dzisiejszym odcinku. O, nie wiem, co tu się stało, ale dobra. Jestem pod wrażeniem dużym. Dobra, ja się z wami żegnam. Na dzisiaj polecany utwór to myślę, że jakiś gothic metal by wam tu polecić. O, gothic metal. O, gothic metalu ostatnio nie było. Dobra, myślę, że to byłby zespół The Sins of Five Below i utwór pod tytułem właśnie, nie wiem, Forever czy Pandemonium z płyty Perpetual Desolation. Może Pandemonium, Pandemonium. Dobra. Myślę, że wam się spodoba. Dobra, drodzy widzowie, to ja dziękuję serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w przyszłym 34 epizodzie z cyklu. Wiecie, jakiego nie muszę wam przedstawić. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się i pamiętajcie, Fight for Metal, Operari Diaboli i Peace True Power. Awe. Aha, zapomniałem. Kamal, jak oceniasz misję? Mission accomplished. No właśnie, zapomniałem o tobie, stary. Dobra, jeszcze raz się z wami żegnam i trzymajcie się. Awe, do następnego odcinka.